gościmy na naszej antenie niezwykłego gościa. Z nami pan Adam Małysz, którego no nikomu nie trzeba przedstawiać. Panie Adamie, ale pan ostatnio promuje w Polsce wyraźny trend, czyli elektrostymulację mięśniową. Czy chce mi pan powiedzieć, że gdyby na początku XXI wieku odkrył to zjawisko elektrostymulację mięśniową, to jeszcze lepiej wychodziłby pan z progu? Trudno jest powiedzieć na pewno. To jest coś nowego. Na pewno kiedyś pojawiały się takie urządzenia, ale były to bardzo punktowe urządzenia, które się gdzieś tam przylepiało do poszczególnych mięśni i głównie w rehabilitacji. Teraz jednak świat poszedł do przodu. Coś takiego powstało, gdzie można naprawdę w krótkim czasie zrobić trening, który jest jakby zaprocentowany później w przyszłości. Ja od około miesiąca używam sprzętu. I powiem szczerze, jestem strasznie zadowolony. Do tego lekka dieta i gdzieś tam efekty już widać, bo już zaczynał gdzieś tam brzuszek po skokach rosnąć. Obecnie trochę taką funkcję pełnię dyrektorską, więc więcej w samochodzie, mniej ruszania się, nie ma na to czasu. A to jest coś rewelacyjnego, bo pół godziny takiego treningu powoduje, że naprawdę człowiek tak jakby ze 3-4 godziny trenował. Także no, na pewno jest to godne polecenia. No taka jest idea, to jest trening dla ludzi zabieganych, dla ludzi też troszkę tych mało sportowych, którzy szukają jakiegoś wyjścia dla siebie, dla ludzi zaniedbanych, żeby od czegoś zacząć. Dokładnie tak jest. Tak jak promowałem gdzieś tam rower ze wspomaganiem elektrycznym, który jest gdzieś tam bardziej dla turysty, bardziej dla osób, którzy zaczynają, czy tych, którzy nie mają czasu na to, żeby wyczynowo jeździć. Wtedy oczywiście była sytuacja taka, że wszyscy dosyć mocno naciskali, że to nie jest sport, że to jest za duże wspomaganie i tak dalej. Tutaj te systemy elektrosymulacji powodują, że my w dzisiejszych czasach nie mamy tyle czasu i każdy chce dobrze wyglądać. Każdy bardzo mocno w tym momencie dba i o linię, o dietę, ale też chciałby trenować. A wiemy doskonale, że ci, którzy de facto trenują na co dzień, to są ci, którzy się temu podporządkowują. Gorzej z tymi, którzy na to de facto nie mają czasu, którzy mają głównie prace biurowe, czy też choćby i za kółkiem. Więc ja uznałem, że to jest troszkę idealne dla mnie w tym momencie, bo tego czasu mam bardzo mało, a chciałbym trenować. Przychodząc wieczorami gdzieś do domu, byłem mocno zmęczony i wiedziałem, że ten trening to będzie dla mnie mordęga. Więc jak zacząłem współpracować z tą firmą, to znalazłem pewne rozwiązanie, które powoduje teraz, że też trenuję z wielką przyjemnością. To, o czym pan powiedział, pan jest sportowcem. Wielu sportowców, którzy kończą swoją karierę taką czynną, aktywną, znamy takich, nagle idą w masę. Był trening codzienny, potem go nie ma. Być może elektrostymulacja, tak jak pan mówi, jest rozwiązaniem dla nich. Jeszcze gdyby się szło w samą masę, to jest ok i w mięśnie, ale gdzieś tam tłuszczu zaczyna się nabierać i to jest gorsze, bo gdzieś zaczyna rosnąć brzuszek i w pewnym momencie jest go później dużo ciężej zrzucić, niż żeby on powstał. Ja jeszcze jak kończyłem w skokach, gdzieś tam powtarzałem nie tylko kolegom, ale również dziennikarzom, że jeśli zacznie mi rosnąć brzuch, to proszę mi do tyłka nakopać. I w pewnym momencie tak się zaczynało już dziać, że dziennikarze podchodzili i mówią: Adam, coś tam zaczyna rosnąć, więc trzeba się wziąć za siebie. Więc też od zeszłego roku zacząłem dosyć mocno do tego przykładać wagę. Ale tak jak mówiłem, było ciężko ze względu na to, że tego czasu było bardzo mało. Dzisiaj tego czasu może nie mam więcej, ale mam system, który pozwala mi na to, żebym faktycznie ten trening wykonał 2 czy 3 razy w tygodniu. I to powoduje, że człowiek się też zdecydowanie lepiej czuje. Panie Adamie, dziękuję serdecznie za rozmowę. To była wielka przyjemność gościć pana.